Akty, decyzja o aresztowaniu została mi wręczona 31 grudnia po przesłuchaniu przez prokuratora wojskowego. Można powiedzieć, że może to, że zostałem aresztowany i schowany do szpitala więziennego, uchroniło mnie przed przejściem innej drogi, drogi przesłuchań przez Służbę Bezpieczeństwa. Do momentu przesłuchania prokuratora miałem tylko rozmowę z wychowawcą w szpitalu, co jest również funkcjonariusz, którym był również funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, ale to tyczyło się tylko rozmowy takiej uprzedzającej, że jestem w więzieniu, co mi przysługuje, czego mi nie wolno. Taki raczej czysto metodycznej, nie było żadnych przesłuchań, jak to się mówi, wydobywczych. Tak nie byłem przesłuchiwany poza prokuratorem wojskowym przez nikogo. Mimo szpitala więziennego, wiele osób w tym szpitalu było bardzo nam przychylnych, chociaż oddział szpitalny więzienny był przygotowany do przyjęcia rannych, bo zostały zdemontowane wszystkie pokrętła na kranach, także nie można było sobie nabrać wody, czyli spodziewano się ciężko rannych. Oddziały szpitalne, więzienne również były przygotowane do przyjmowania rannych. Zanim doszło do rozprawy, złożyłem jeszcze odwołanie na aresztowanie tymczasowe i w międzyczasie około 15 stycznia dotarła do mnie decyzja, dostarczono mi decyzję prokuratury wojskowej o umorzenie śledztwa w sprawie użycia broni, na co również złożyłem odwołanie, oczywiście korzystając z pomocy kolegi Bogdana, bo on, ja w ten czas nie potrafiłem nawet napisać, bo miałem rękę w opatrunku gipsowym. Do połowy zresztą byłem w gipsie. I Bogdan napisał odwołanie. No i po jakimś czasie, po 2 tygodniach, w każdym razie po dwóch, czy już po procesie dostałem odpowiedź tego typu, że prokuratura umorzyła śledztwo ze względu na to, że broń została użyta zasadnie w obronie koniecznej, własnej itd., itd., a ja tam znalazłem się przypadkowo i przypadkowo zostałem ranny. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ojciec mnie szukał, jak mnie znalazł i jak doszło do tego pierwszego spotkania, no oczywiście odbywało się pod nadzorem. Za wiele żeśmy nie mogli sobie powiedzieć, bo to było w pokoju wychowawcy. Ale mało było słów, więcej było łez. No i co już więcej, no. Miałem 3-letniego syna. Człowiek dopiero potem zaczynał docierać do niego, co się straciło. Były takie momenty, kiedy człowiek zaczyna inaczej myśleć. Jest to już myślenie indywidualne, nie presja wywierana przez tłum. Ale rzeczywiście, czy były takie momenty, żeby całkowicie żałować, no trudno jest na to powiedzieć. No, na pewno było żal tego, że nie mam je z tym moim 3-letnim synem, że był okres czasu, który pozostawał sam. No a poza tym troska o rodzinę, czyli martwiłem się, w jaki sposób będą żyć, za co będą żyć. Żona wprawdzie poszła do pracy, po sąsiedzku, jak się mówi, zatrudniła się w COIG-u, no ale to było wszystko. Nie?